Moduł Browser Window dostarcza w Electronie Web Contents, które pozwala Twojej aplikacji na drukowanie PDF. Przejdźmy więc do naszego procesu renderującego. RPC Renderer. Electron i print PDF button command print button. Okay. Wyciągniemy sobie tylko potrzebne nam zależności. Mamy browser window, IPC main i przyda się shell.
Moduł Desktop Capture może być wykorzystywany do dostępu do jakichkolwiek medii. Wszystko dostępne jest poprzez Get User Media API z Chromium. Ok, tutaj będzie nam potrzebna screen. Tak, dodatkowo będzie nam potrzebny screen. Mamy FSS i PAF. Okej, tylko to umieścimy sobie w procesie renderującym. A więc tutaj będziemy mieli desktop capture screen shell. Skorzystamy z funkcji determine screenshot size, którą sobie napiszemy zaraz. Ok, teraz musimy przeiterować sobie przez dostarczone nam sources.